Mężczyzna zatrzymany został po tym, jak funkcjonariusze otrzymali informację, że może on posiadać niedozwolone substancje. Rankiem 14 marca zlokalizowali samochód mężczyzny na parkingu pod jednym z marketów. 33-latek był w środku, kiedy funkcjonariusze podeszli by go wylegitymować, ten zaczął uciekać. Natychmiast został zatrzymany i obezwładniony. Okazało się, że posiada przy sobie 14 gramów podejrzanego białego proszku. Był trafił do policyjnego aresztu.